Przede wszystkim Kamil, jak zdrowie? No, to chyba interesuje wszystkich kibiców Wrocławia. Wiemy, że w Warszawie tam coś było się zdarzyło. No tak, nieuniknione jest to, że w grze kontaktowej będzie dochodziło do jakichś drobnych urazów. Jeszcze ten bark może nie do końca jest wyleczony, a wiadomo, w meczach sparingowych, pomimo tego, że to są sparingowe, to gracze grają na 100% i to jest zawodowa koszykówka i tutaj nie ma odpuszczania. Trzeba się dobrze przygotować do sezonu, więc taki maksymalny effort jest wręcz wskazany. I w jednej z penetracji delikatnie zostałem uderzony dokładnie w to samo ramię, które bardzo zabolało, ale po pierwszych tam diagnozach wyszło, że nie ma większych uszkodzeń, większych niż były do tej pory, a ruchomość w barku została zachowana. Można powiedzieć, że trzeba po prostu zwalczyć ten ból samemu. Po paru dniach miejmy nadzieję, że przejdzie. Ale uspokajasz. Ciężko jest we Wrocławku uspokoić kibiców, wydaje mi się, że nie ma na to sposobu. Będę do dyspozycji, myślę, trenera w najbliższym sparingu, a to świadczy o tym, że jestem gotowy do gry. No patrzę na ciebie, ty uśmiechnięty, więc jest to ok. Trzeba się cieszyć, pewnie, że jestem uśmiechnięty. Jesteś uśmiechnięty i widzę, wszyscy są uśmiechnięci, widzę chemię między nami. Byłem właśnie w piątek na meczu, widać, że ta drużyna ze sobą żyje, jest to wszystko ok. Myślę, że to jest taki daleko idący wniosek. Minęło niewiele czasu od pierwszego naszego spotkania i oczywiście zawsze te początki są takie, że wszyscy ze sobą rozmawiają. Jest taki, nazwę taki hype na to, żeby grać w koszykówkę. Wszyscy są jej głodni po tylu tygodniach, miesiącach niegrania. Oczywiście fajnie to wygląda. Jestem optymistycznie nastawiony na to, jak to będzie w sezonie. Natomiast nie ma co ukrywać, że w zawodowej koszykówce liczą się zwycięstwa. Jeżeli one są, to atmosfera tworzy się sama i taka więź się buduje w naturalny sposób. Nie trzeba jakichś sztucznych rozmów, znaczy może nie sztucznych, ale takich dodatkowych rozmów wykonywać, spotykać się, bo każdy ma przyjemność nie tylko z tego, że przychodzi na trening, ale z tego, że te treningi dają jakiś efekt, nie jakiś, tylko dają efekt, więc poczekajmy z tym, jak to będzie, ale na pewno jest wielu graczy doświadczonych, wielu graczy, którzy z niejednego pieca chleb jedli, wiedzą jak wejść do drużyny w zupełnie nowym otoczeniu, w nowym kraju, w nowym mieście. I to jest bardzo fajne, pozytywne. Myślę, że tutaj Josh odgrywają fajną robotę, robią naprawdę dużo dobrego, bo nie kryją się gdzieś tam, tak jak czasami to bywa z graczami amerykańskimi. Luka wszyscy znają, Josipa tak samo, także łatwiej jest nawiązać tą więź. Ale mówię, no nie będę mówił, że jest jakaś super, nie wiadomo jaka atmosfera. Jesteśmy tu po to, żeby grać, trenować, na tym się skoncentrować, a nie na tym, żeby były śmiechy, tak zwane śmiechy chichy na treningu i żebyśmy sobie przez najbliższe parę miesięcy robili tutaj jakieś uczty imprezki. Ale jest kontynuacją, przecież wrócił Josip, czyli mistrzowskiego składu jesteś ty, Josip i Miszek. Luke został, więc no, na pewno duża część zespołu się znajdzie, więc na pewno wpływa dobrze. No tak, tak jak wspomniałem, to na pewno jest taki budujące to, że nie musimy na nowo się poznawać, tylko tak jak wspomniałeś, znamy siebie. A tych dwóch jakby dodatkowych Amerykanów, którzy pierwszy raz są we Wrocławku, no to są doświadczeni gracze, którzy no wiedzą już jak do zespołu wchodzić. No wrażenie, że sportowo na początek sezonu jesteście lepsi niż tamten. No znowu bym to taki daleko idący wniosek. No jest zdecydowanie za wcześnie. Rozegraliśmy 3 sparingi, jesteśmy na etapie bardziej, jak każdy zespół, budowania formy fizycznej i uczenia się zasad. Więcej na treningu jest takich chodzonych ćwiczeń, gdzie trenerzy tłumaczą założenia taktyczne, szczególnie w obronie, na sucho bieganie zagrywek, powtarzanie ich wielokrotnie, żeby jak najszybciej je złapać, bo wiadomo, że z biegiem czasu będzie ich przybywało coraz więcej.
chciałbym, żeby sportowo było lepiej. To by naprawdę wskazywało, że jesteśmy w stanie walczyć o najwyższe cele, ale zawsze się mówić, jeżeli chodzi o naszą drużynę, jak to wygląda. Nie mamy nadal JJ-a, jak my już go nazwaliśmy, nie mamy nadal Bojana, więc trudno oceniać też naszą siłę. No i też trudno oceniać siłę pozostałych drużyn, które wciąż są w budowie. I będziemy mieć swojego JJ-a, tak? Nazwaliśmy już JJ-a. Tak, już dostał ksywkę, jak Michał Fałkowski wspominał, jak po estońsku się to jego imię i nazwisko wymawia, nie ujmując nic jemu, to będzie to stanowiło ogromny problem dla nas wszystkich, więc już tak pewno z różnym powiedzieliśmy, że będzie po prostu JJ. Wrócił Josip, czyli wrócą Josipki, wasze akcje firmowe? Chciałbym, no wiadomo, że trenerzy, cała liga nie śpi, wszyscy teraz dogłębnie analizują wszystkie zagrania i nie będzie tak łatwo jak w pierwszym sezonie, ale miejmy nadzieję, że właśnie to będzie myślą gdzieś tam o mnie, o tym, żeby mnie lepiej wykorzystywać w grach pick and rollowych. Trener wspominał, że myślał o tym, został wciągnięty też Josip, który jest klasowym centrem, który ma ogromny taki court vision, potrafi nie tylko skończyć celnie rzut, ale także świetnie podać. W tym pierwszym meczu tutaj z Legią Warszawa miał takich chyba 12 czy 13 podań kończących, które oczywiście nie wszystkie zostały wykorzystane, ale to świadczy o tym, nie musi zdobywać 15 punktów, miał chyba 2-3 tylko z gry, ale był takim wysokim rozgrywającym, jak to nazywamy, i świetnie to piłkę podawał. A mam nadzieję, że moja współpraca nie będzie gorsza od tej, która była w poprzednim sezonie. Kamil sam 8 sekund i jest! Jest! Arwil mistrzem Polski! Po 15 latach przerwy! Dzisiaj tutaj nielegalnie na boisku sporo osób, ale kto to będzie pamiętał? Możemy wszyscy pokrzyczeć. Mistrz, mistrz, Arwil mistrz! Czekali kibice, a przecież wiemy doskonale, że tutaj we Włocławku ci kibice od 25 lat są związani z tym klubem na dobre i na złe. Wracamy do domów, ale tutaj nie, nikt nie chce wracać dzisiaj do domu. Brawo Anwil, brawo włocławska publiczność. Dzisiaj wszyscy spisaliśmy się na medal.